niż zaczęła od celnego. Jest drugi celny, trzeci, dosyć szybko. No, czekamy czwarty, jest czwarty celny, piąty celny i można się przesunąć na dobrą pozycję. Można mieć dzisiaj 19 na 20, jest dzisiaj 19 na 20. No to strzelecko dzisiaj to jest bardzo dobry wynik Moniki Hojnisz. No i teraz zobaczymy, gdzie ona wybiegnie. Mamy nadzieję, że wybiegnie w pierwszej dwudziestce. To już będzie nie najgorszy wynik, naprawdę. No ale patrząc na to, że to jest Hanna Eberk, ma 3 pudła, Heki ma 3 pudła, Elwira Eberk ma 3 pudła, 15. Jest na miejscu 15 Monika Hojnisz. Dobrze, dobrze, teraz tylko tej pozycji nie stracić, przyspieszyć. Jakieś tam pokłady siły jeszcze oby były. No to Hauser się nam zaprezentował. Ja dzisiaj wspominałem, nie wiem czy pamiętasz, że Hauser zaprezentowała się świetnie w sztafecie mieszanej, no i dzisiaj pokazała się naprawdę z bardzo dobrej strony. Tylko jedno pudło Austriaczki, jakby nie patrzeć, zasłużony ten srebrny medal. No a Birer troszeczkę szkoda, bo ona była bezbłędna. Hinz także była Niemka bezbłędna. Mało tych bezbłędnych zawodniczek, a tutaj już spokojnie dobiegająca mistrzyni świata w biegu pościgowym Kiril Ekhof z drugim złotym medalem w Pokljuce, a więc o, jeszcze telemarkiem wylądowała, no proszę bardzo. No to jest sukces kolejny Norwegii, bo to już, oj, to już, który to już medal? No to jak zawsze Norwegia zbiera sobie te medale, no a pani Ekhof już sobie zebrała kolejny medal, no bo w sztafecie mieszanej, no bo w sprincie, no i jeszcze tutaj dorzuciła pościg. No i Hauser także z drugim medalem, jednym drużynowym, srebrnym i także indywidualnie ze srebrnym medalem. Bardzo zasłużony medal Austriaczki, bo naprawdę świetny bieg. No jednak Chevalier Boucher, udało się to dowieść, bo wolniej biegła zdecydowanie Dorothée Wierer. A więc Francja także z kolejnym medalem, tym razem brązowym. Chevalier nie była aż tak dobra jak Jacquelin, ale była na tyle dobra, żeby brązowy medal tutaj dowieść. No i jednak Dorothée Wierer do niej 12 sekund biegowo straciła, choć wybiegały razem, no bo to nie jest Dorothée Wierer w swojej najlepszej formie biegowej, choć w świetnie.